Rozmowa poranka. 10 minut prawie 11 po godzinie 8. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj jest nim pan Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, rolnicy dostaną mniej pieniędzy z Unii Europejskiej. To już jest chyba przesądzone, bo takie są założenia nowego budżetu unijnego. Nominalnie 5% mniej, ale wiadomo, że to 5% to taki poziom wywoławczy. W praktyce jeszcze mniej, tak? Znaczy, diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach. I 5% dotyczy ogólnej puli na wspólną politykę rolną, która jest jedną z, z ważniejszych polityk w ogóle unijnych. Nie można tego w ten sposób powiedzieć, że to będzie 5%. Gdyby to w sumie w zakresie rolnictwa było tylko 5%, to moglibyśmy się cieszyć. Natomiast tak naprawdę problem tkwi w tym, jak zostanie ta zmniejszona o 5% pula ogólna, rozdzielona na poszczególne kraje i rozdzielona na poszczególne filary. No bo jeżeli byśmy tylko się ograniczyli do tego, co dotyczy rolnictwa i obszarów wiejskich, to yy, mamy tutaj yy, dwa filary. Jest pierwszy filar wspólnej polityki rolnej, który yy, ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć dotyczy dopłat tak zwanych bezpośrednich. I tutaj według najnowszych informacji, które zostały przekazane w zeszłym tygodniu z Komisji Europejskiej spadek ma wynosić nominalnie 1%, natomiast drugi filar ma, ma być zredukowany o około 25%. I właściwie a drugi filar to co? Drugi filar to jest rozwój obszarów wiejskich. To, jest, to są przedsięwzięcia związane z rozwojem przedsiębiorczości, mówiąc tak ogólnie ale też także mieszczą się w tym różnego rodzaju programy y, rolno-środowiskowe, proekologiczne itd. Y, i, tak dalej. I y, tutaj y, problem jest w tym, czy w, w kategoriach, że tak powiem, ekonomicznych i politycznych y, dojdzie do y, istotnego zmniejszenia dopłat y, bezpośrednich, które już finalnie rolnik dostaje do hektara, y, czy też będą jakieś działania podjęte, żeby te dopłaty bezpośrednie nie były zmniejszone? Proszę pamiętać, że my od 2004 roku, od wejścia do Unii, mamy nieustanny problem niższej konkurencyjności na naszych rolników ze względu na niższe dopłaty. Stąd od 14, także 15 lat mamy nieustanny postulat polityczny wyrównania dopłat. Natomiast w sytuacji tego, co się w maju stało, tych informacji. Które do nas docierają, no oddala się ta perspektywa, niestety, wyrównania dopłat bezpośrednich. A mamy niższe dopłaty, bo produkujemy więcej żywności? Znaczy, u źródła obniżenia dopłat bezpośrednich jest cały mechanizm związany z traktatem akcesyjnym. Po prostu w traktacie akcesyjnym został przyjęty zbyt niski plan referencyjny. 2,92 tony sektora, który pomnożony przez cenę pszenicy około 104 euro dawał taki, a nie inny efekt. Natomiast kraje zachodnie, tak zwane stare kraje unijne, miały niejednokrotnie, dwukrotnie wyższy plan referencyjny, co się przekładało na zupełnie inny poziom wsparcia. I z punktu widzenia produkcji rolnej, Yy... Największym zagrożeniem jest ta kwestia... Związana z dopłatami. Natomiast z punktu widzenia e, polityki związanej z rozwojem obszarów wiejskich e, bardzo niepokojący jest właśnie e, ten, ten anus związany z, z zagrożeniem obniżenia o prawie 25% tego, co żeśmy otrzymali w tej obecnej perspektywie. To w praktyce patrząc na rolników, na przykład w województwie śląskim, co to będzie oznaczać? Na co zabraknie pieniędzy, na co trzeba będzie wydać mniej? Znaczy, ja y, jeszcze byłbym zbyt. Może nazbyt ostrożny w tym, żeby jednoznacznie to doprecyzować, ponieważ pamiętam dokładnie 7 lat temu, jak rozpoczęły się prace nad obecną perspektywą budżetową, i tam w 2011 roku pojawiły się pierwsze informacje związane z cięciami we wspólnej polityce rolnej, bo my, my tutaj mamy do czynienia już od. Kilku perspektyw, bo Polska jest w czwartej perspektywie, w tej chwili, tak zwanej finansowej. My cały czas, co, 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 w tej chwili co 7 lat, mamy do czynienia z cięciami. Poprzednio też były cięcia i była zmiana struktury w ogóle finansowania wspólnej polityki rolnej w zakresie Polski, i, i teraz. Między tym, co było na przykład 7 lat temu, a potem co było w 2013 roku finalnie, była zasadnicza różnica. I ja liczę na to, że ponieważ yy, wszystkie kraje, które zostały później przyjęte, tak zwana dwunastka unijna, jest bardzo niezadowolona z tego, co Komisja Europejska proponuje, co zaproponowała w zeszłym tygodniu. Liczę na to, że jednak dojdzie do jakichś korekt, które no będą po prostu mniej bolesne dla nas. Jest jeszcze jedna kwestia. Sama ilość środków unijnych, same procenty, jeszcze o niczym nie świadczą. Proszę pamiętać, że są jeszcze mechanizmy. Prawne związane ze wspólną polityką rolną, które pozwalają na przesuwanie środków pomiędzy filarami. W obecnej perspektywie, po to, żeby utrzymać dopłaty bezpośrednie, Polska zdecydowała się na przesunięcie 25%, czyli w ramach tej puli dopuszczalnej rozporządzeniem 1307 z drugiego filaru, z rozwoju obszarów wiejskich, na dopłaty bezpośrednie. To jest dziś w granicach 2,5 miliarda euro. Teraz obok tych procentów, o których pan redaktor mówił, o tym, co mamy nominalnie stracić, mówi się jeszcze o ograniczeniach możliwości przesuwania pieniędzy. Czyli rząd pomiędzy. będzie miał trochę związane I, ręce. I w tym momencie, gdyby tylko, gdyby tak się stało, jak dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, że możliwość przesunięcia z drugiego filaru do pierwszego, to będzie tylko 15%, to li tylko z tego tytułu, patrząc nominalnie na liczby, które, które nam podano, to dopłaty bezpośrednie mogą spaść o około 15%. I teraz jest pytanie, czy pojawią się mechanizmy inne jeszcze, nie tylko w ramach przesunięć międzyfilarowych, które umożliwią. Po prostu zasypanie tej, tej dziury, która przynajmniej będzie wyrównywała do tego poziomu, który jest obecnie. Panie tego... prezesie, polski rolnik, nasz rolnik, rozumiem, że sprzedaje taniej swoje produkty niż rolnik zachodni, bo raz, że Pan mówił o tym, że te dopłaty są u nas niższe. To znaczy, tu trzeba dwie rzeczy powiedzieć. Produkujemy w znacznie gorszych warunkach konkurencyjnych, bo te dopłaty są niższe. I druga sprawa, ponieważ weszliśmy później do Unii i jakby nie mamy tych wszystkich struktur związanych z kapitałem w całym sektorze rolno-spożywczym, nie, no, nie mamy takich jak na Zachodzie, to po prostu uzyskujemy niższe ceny na produkty rolne. I to jest też między innymi problem. To nie jest tak, że jest wolny rynek, i my mówimy, że mamy lepszy produkt, i natychmiast jak jest lepszy produkt, powinniśmy uzyskać wyższą cenę. Najbardziej, no, żeby tak było. Natomiast. Mówimy przy... o cenie uzyskiwanej. O ceny uzyskiwanej od... przez, przez rolnika, rolnika, producenta, ale też w kategoriach rachunków narodowych. Przez to, co jest związane z eksportem produktów rolno spożywczych. Po prostu uzyskujemy mniej i to nie jest. Na przykład sieci handlowe duże czy przetwórcy od nas kupują taniej niż od zachodnich To znaczy się rolników? w wielu przypadkach niestety tak jest, a na to wszystko jeszcze się nakłada import spoza Krajów unijnych. Na przykład mamy od, od, od wielu lat problem importu zbóż z Ukrainy, czyli spoza Unii. Mamy import niektórych warzyw, kwiatów na rynek europejski i polski spoza krajów unijnych. I to wszystko wpływa na to, że przy niższych dopłatach, czyli przy gorszych warunkach ekonomicznych jeszcze jesteśmy jakby uderzani w ramach tego zglobalizowanego rynku żywnościowego właśnie tymi relacjami ekonomicznymi. W naszym regionie, w naszym województwie na co potrzeba tych pieniędzy przede wszystkim rolnikom? Rolnikom potrzeba przede wszystkim pieniędzy na bieżącą produkcję i na rozwój. Bo dzisiaj rolnik ma dwa dylematy. Ma przede wszystkim dylemat krótkookresowy, czyli jak związać koniec z końcem i jak w ogóle uzyskać w perspektywie rocznej czy też w perspektywie cyklu produkcyjnego nadwyżkę. No i jest kwestia druga, skąd zdobyć pieniądze na rozwój. Stopa zwrotu w rolnictwie jest historycznie niska. W związku z tym, gdybyśmy tylko bazowali na, tym, na tej nadwyżce, którą rolnicy mają, to rozwój gospodarstwa trwałby nie tak, jak my dzisiaj wymagamy, kilka lat, ale trwałyby pokolenia. Potem, między innymi, jest wspólna polityka rolna, że dosypuje się pieniędzy po to, żeby przyspieszyć pewne procesy przemian, no, ale rolnicy zachodni mają więcej. Mają więcej. To jest druga sprawa. Przekształcenia czy też rozwój gospodarstw w starych krajach Unii, w tych gospodarstwach towarowych. On się dokonał już wiele, wiele lat temu, a my jesteśmy w trakcie, lub pewne rzeczy są dopiero przed nami. Na to potrzeba pieniędzy i to jest problem. Bieżący problem, jak zamknąć cykl produkcji z nadwyżką i skąd zdobyć środki na rozwój. Optymistycznie czy pesymistycznie państwo patrzą na te najbliższe? Miesiące i czas negocjacji z Unią. Znaczy, ja jestem ostrożny w ocenach w tej chwili, bo pamiętam, co było w poprzednim okresie. Brałem udział w opiniowaniu PROWU 2014-2020 i wiem, jak to się zmieniało. Ja bym tutaj nie chciał przypominać, jak to było z opublikowaniem pierwszych rozporządzeń jeszcze byłego komisarza Ciolosa w 2011 roku. Jak tam mocno. Yy, yy, przestraszono rolników całej Unii i potem co się stało? Potem na skutek yy, nacisków poszczególnych krajów no doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. Ja też spodziewam się, no muszę jakoś optymistyczniej patrzeć, spodziewam się, że mimo wszystko jednak dojdzie do yy, relatywnie yy, poprawy tego, co nam przedstawiono w zeszłym tygodniu. To zależy od polityków. To tak? zależy od polityków, to zależy od gry, która toczy się w krajach unijnych. Proszę jeszcze pamiętać o jednym, że budżet, że tak powiem, całościowy Unii wymaga konsensusu. Natomiast rozwiązania szczegółowe, między innymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, nie wymagają takiego konsensusu. Także tutaj jest pewne pole do. Do, do działań politycznych. Ja oczywiście nie jestem takim politykiem, żebym się znał na tym, natomiast ja patrzę na to jako odbiorca tej, tej polityki unijnej. To jeszcze tylko jednym zdaniem zapytam, czy nasi rolnicy śląscy w województwie śląskim są na tle Polski w lepszej, gorszej czy takiej samej sytuacji, jeśli chodzi o, o to dofinansowanie, o możliwość to korzystania? To znaczy, my mamy w Polsce schemat jednolitej polityki w ramach wspólnej polityki rolnej bo rozporządzenie unijne 1307 ono mówi, że to kraj członkowski wybiera, czy ma tak zwaną regionalną politykę związaną z redystrybucją środków w ramach wspólnej polityki rolnej, czy ma ogólnokrajową. I u nas konsekwentnie od 2004 roku mamy jednolitą ogólnokrajową politykę w tym zakresie w związku z tym od strony finansowania. To nasi rolnicy mają dokładnie takie same warunki jak w innych naszych województwach. Natomiast z punktu widzenia warunków ekonomicznych, byśmy to patrzyli w zgodnie z zasadami nauk rolniczych, to tylko, tylko dlatego, że mamy średnio słabsze gleby niż na przykład województwo, dajmy na to polskie, no to z tego punktu widzenia mamy gorsze warunki. Ale znowu, z drugiej strony. Patrząc z punktu widzenia otoczenia, na skutek tego, że jesteśmy bliz, w aglomeracji albo blisko aglomeracji mamy historyczne uwarunkowania związane z infrastrukturą, to pod tym względem mamy lepsze warunki. Bardzo dziękuję. Roman włodarz, prezes śląskiej izby rolniczej dziś był naszym gościem. Dziękuję, dziękuję. panu prezesie. Rozmowa poranka.